Dzień dobry, szanowni państwo, witam wszystkich serdecznie. Ja się nazywam Mateusz Chochol. Będę miał przyjemność poprowadzić dla państwa kurs internetowy, który poświęcony będzie podstawowym zagadnieniom psychologii poznawczej. Tytuł tego kursu to Wprowadzenie do psychologii poznawczej. W trakcie tego kursu będę chciał przedstawić państwu, czym jest ta dyscyplina, czym ona się zajmowała u jej zarania, czym zajmuje się współcześnie, jakie wykorzystuje metody badawcze, a także omówić, i temu będą poświęcone kolejne wykłady, główne tematy, główne zagadnienia psychologii poznawczej, jakimi są percepcja, na przykładzie percepcji wzrokowej, przetwarzanie reprezentacji umysłowych, przetwarzanie pojęć, pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze, podejmowanie decyzji oraz świadomość. Te zagadnienia związane z funkcjonowaniem naszego ludzkiego umysłu są oczywiście rozważane też w szerszej perspektywie, która nazywana jest kognitywistyką. Psychologia poznawcza jest jednym z najważniejszych elementów współczesnych nauk o poznaniu, dlatego też myślę, że swoją przygodę z kognitywistyką warto rozpocząć właśnie od przedstawienia, od zapoznania się z tym, z tą dyscypliną, z tym zbiorem zagadnień, z tym zbiorem metod i z tym sposobem myślenia o naszym umyśle. Nasz kurs będzie się składał z 10 wykładów. Te wykłady będą pojawiać się co tydzień. Będziecie mieć państwo do nich dostęp. Każdy z tych wykładów uzupełniony będzie również o lektury, o pewne czytanki, które będą bezpośrednio rozszerzały wiedzę, którą będę starał się najlepiej, jak to tylko potrafię, państwu przekazać. Możecie się państwo spodziewać również pewnych, nazwijmy to, zadań domowych, których wypełnienie będzie konieczne, aby podejść do egzaminu. Serdecznie zapraszam na kolejne wykłady.